Em có thể đua ha. Tại vô. Ai vô? Lớp em, bé chị em đừng đi té, em cho dùng khó. Đưa. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Post Radio, Projekt Wychowanie. Naszym gościem jest dzisiaj Sylwia Bójko, menadżer operacyjny, certyfikowany coach oraz spełniona żona i mama dwójki dzieci. Dzień dobry. Witamy. Dzisiaj w tym odcinku drugim rozmawiać będziemy o... O czym będziemy Sylwia dzisiaj rozmawiać? O łączeniu macierzyństwa i prężnej kariery. A czy to jest w ogóle możliwe? Jest możliwe, jest możliwe. Tak jak podobno mówią, że nie wszystko jest możliwe, to uważam, że bardzo dużo jest możliwe, a na pewno jest możliwe wszystko, co dla nas jest ważne. Okej, to jakbyś mogła w takim razie powiedzieć nam, jak łączyć macierzyństwo i pracę, żeby nie zwariować, bo z tego co wiem, ty łączysz to wszystko razem i jakoś na razie dajesz radę. Jak to zrobić? Na zwariowaną. To znaczy ja nawet poszłabym jeszcze krok dalej i nie tylko nie zwariować, ale nawet właśnie czuć spełnienie i w macierzyństwie, i w pracy zawodowej. Oczywiście to wymaga pracy. To nie jest tak, że nam po prostu to spadnie z nieba, bo tak chcemy i tak nam się wydaje. Natomiast musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czym jest dla nas fajne macierzyństwo, co to znaczy być fajną mamą i też jak, w jakiej pracy znajdziemy spełnienie, bo myślę, że wiele z nas też boryka się z takimi tematami, że szczególnie po powrocie z urlopu macierzyńskiego czasem nie zostajemy tego, co było przed dzieckiem, nazwijmy to tak, albo no, różne perturbacje się pojawiają i dylematy też nam się wtedy pojawiają, co robić. Czy wracać na to samo miejsce, czy do nowej roli, czy zmieniać całkowicie pracodawcę, czy otwierać nowe biznesy, także tutaj te pytania na pewno nam się będą pojawiać przy okazji, że tak powiem, właśnie nowej sytuacji i naszej nowej roli, kiedy już mamy dziecko. Natomiast... No właśnie, bo to, przepraszam, że ci przerwę, ale to właśnie tak jest, że my wchodzimy w zupełnie nową rolę życiową i jakby ta rola zawodowa, która do tej pory jakby była taka, a nie inna, mieliśmy jakiś konkretny, być może nawet zawód albo stanowisko, no to macierzyństwo może nam to wszystko po prostu przerzucić do góry nogami. Czy to nie jest tak, że jakby zmieniają nam się priorytety i też zmienia nam się w ogóle styl życia, sposób myślenia, wartości? Dokładnie. Jak to w ogóle wszystko ułożyć sobie w głowie? Odnaleźć się w tej nowej roli i jeszcze jakby do tego dorzucić tą pracę, tak? Bo mi się wydaje, że to naprawdę wymaga bardzo dużej gimnastyki. To wymaga dużej gimnastyki, takiej umysłowej, emocjonalnej, tak jak właśnie mówisz. I to jest bardzo dobry moment właśnie na to, żeby przeorganizować sobie wtedy to wszystko, poukładać na nowo, bo tak jak mówisz, do czasu właśnie macierzyństwa tak naprawdę nasza tożsamość, jeśli tak sobie też wybierałyśmy i bardzo angażowałyśmy się w pracę, to tam rzeczywiście było centrum naszego życia, tak? Tam się sprawdzałyśmy, spełniałyśmy w przeróżnych właśnie rolach, czy to pracownika, czy też pracodawcy, czy szefa, czy miałyśmy duże aspiracje i ambicje. I jak najbardziej dziecko nam to wszystko reorganizuje i tak jak mówię, zmieniają się priorytety. To nie znaczy też, że tylko i wyłącznie świat ma się kręcić wokół dziecka, na przykład chyba, że tak sobie też wybierzemy. To też jest właśnie kwestia takiego świadomego wyboru, a nie takiego podejścia, że teraz poświęcam wszystko. Bo to poświęcenie, prędzej czy później, ja z doświadczenia i też z pracy z klientkami widzę, że prędzej czy później właśnie się to po prostu zemści na wszystkich w systemie tak zwanym, tak? W tej rodzinie, bo to nie jest zdrowe wtedy podejście, tak? Jeżeli jakakolwiek osoba ma wrażenie, że zostawia coś, tak? Że rzeczywiście poświęca się i rezygnuje z czegoś na rzecz właśnie dziecka, to choćbyśmy nie wiem jak bardzo to gdzieś tam racjonalizowały i miały wrażenie, że na pewno tego nie zrobimy, to prędzej czy później może to wypłynąć, że będziemy tutaj miały różne czy żale, czy właśnie oczekiwania niespełnione, bo dziecko też nie jest do tego, żeby spełniać nasze oczekiwania. Ale podświadomie będziemy po prostu projektować to, bo zostawiłyśmy bardzo dużą część naszej tożsamości, jeżeli tak nieświadomie, że tak powiem, do tego podejdziemy.
No to co robić w takim razie? Co zrobić? Co zrobić? Żeby to zadziałało. Pierwsza rzecz to oczywiście właśnie mieć tą świadomość. W takim razie, co oznacza dla mnie teraz to macierzyństwo? Co ja daję i właśnie czego nie oczekuję, tak? Jeżeli wracam do pracy, to jest moja decyzja właśnie świadoma, to na jakich zasadach ja chcę wrócić? Tu jest bardzo oczywiście pomocne, jeżeli pracodawca współgra też, czy współdziała z mamą, jeżeli mamy takich pracodawców przyjaznych, mamy to jak najbardziej, ale myślę, że teraz rynek pracownika jest na tyle już elastyczny, że jak najbardziej, ja to też widzę i też ze strony mojej jako pracodawcy, że bardzo często sięgamy po takie rozwiązania, czy to część etatu, czy elastyczne godziny pracy, że mamy właśnie przychodzą bardzo wcześnie, wychodzą też adekwatnie wcześnie, żeby móc odebrać dzieci ze żłobka czy z przedszkola. Także te rozwiązania są i można o nich rozmawiać i tutaj bardzo mocno zachęcam, żeby mamy właśnie też sięgały tak odważnie do tego i rozmawiały z pracodawcami, bo jedyne co mogą usłyszeć to w najgorszym wypadku, że czegoś się nie da na ten moment zrobić. Natomiast warto zawsze próbować i jeżeli się zapracowało na tą swoją też taką reputację, prawda, bardzo mocną, to pracodawca jest na bardzo wiele też gotowy pójść ustępstw, żeby pracownika cennego zachować i mieć zmotywowanego, bo to jest też najważniejsze. Mhm. No bo właśnie mówisz, że sama jako też pracodawca, tak? W sensie tworzysz taką przestrzeń dla mam właśnie pracujących głównie, prawda? To jest taka przestrzeń trochę w sieci online'owa, no ale też jakby pomagasz tym mamom realnie w takich podejmowaniu określonych decyzji związanych zarówno z ich prywatnym życiem i macierzyństwem, jak i też kwestią zawodową, tak? Holi Mama, czyli to holistyczne dla mam pracujących, czyli ta twoja grupa, którą prowadzisz również na Facebooku, to faktycznie jest tak, że te mamy tam trafiają, ponieważ szukają takich rozwiązań, bo na przykład właśnie nie mają tej prostej drogi, że idą do pracodawcy i mówią, że jest taka i taka sytuacja, będę wracać i co dalej. Czy to jest tak, że one po prostu przychodzą, bo wiedzą już, że muszą sobie same poradzić w tej sytuacji, ponieważ no, nie mają tak sprzyjających warunków zewnętrznych, żeby mogły faktycznie poukładać sobie to wszystko tak, jak mówisz, że coraz częściej się to dzieje. Jakby doświadczenia są różne, więc jakby liczymy się z tym, że są osoby, które mają jednak, nie mają tak prosto, w sensie mają dużo trudniej, albo na przykład w ogóle nie mają gdzie wrócić po urlopie macierzyńskim. Tak, to też oczywiście zdarza. Ja do tej pory przynajmniej zdarzały się takie u mnie rozmowy, czy też takie przypadki, że raczej to jest już ten moment, kiedy kobieta wróciła do pracy i nawarstwiają się jej obowiązki i nawarstwia się po prostu multum zadań i pojawia się przytłoczenie, przemęczenie, zagubienie i wtedy rzeczywiście to zwariowanie, tak, że żyjemy w chaosie, w pośpiechu, w niezorganizowaniu i raczej te tematy się tak naprawdę najczęściej pojawiają, że takie się nie pojawiły, żeby coś z pracodawcą na przykład omawiać albo że tutaj by jakieś prawne były konsekwencje, także to no, na szczęście też, bo myślę, że nasze też to ustawodawstwo jest bardzo, bardzo pozytywne i chroni tak naprawdę, no taki też jest cel oczywiście, chronić pracownika i że bardzo dużo, no tutaj oczywiście mówię z perspektywy warszawskiego rynku, no bo tutaj na nim najwięcej działam, więc... Na warszawskim rynku faktycznie mamy duże zróżnicowanie w tej kwestii, no ale masz doświadczenie nie tylko warszawskich mam, prawda? Zgłaszają się do ciebie mamy również z innych miast i miasteczek. To z czym one się najczęściej borykają? Tak, najczęściej, co do mnie dociera, to jest właśnie potrzeba zorganizowania się jeszcze lepsza w czasie, to jest zadbanie o siebie. Bardzo często to się właśnie pojawia, że w tym wszystkim, jak już jest i praca, i dzieci, i związek, i dom, to już w ogóle nie ma czasu na samą siebie, a to jest bardzo, bardzo kluczowe, bo nie nalejemy z pustego i właśnie potrzebujemy się też regenerować. Więc przemęczenie, przytłoczenie i wieczne poczucie życia w chaosie, w pośpiechu, w niedoczasie, no w takim, że rzeczywiście żonglujemy 17 piłeczkami i prędzej czy później któraś upadnie, bo nie da się oczywiście wszystkich uratować. Więc to, co ja odkryłam, bo też się z tym borykałam i to było 10 lat temu. Ja to, co teraz wiem, to jest efekt też pracy nad sobą i zbierania tej wiedzy też już dosyć właśnie z dekady ostatniej. Ten proces oczywiście cały czas trwa. Natomiast to, co odkryłam właśnie w tej podróży, to, że tak naprawdę wcale nie chodzi o zarządzanie sobą w czasie i organizację i logistykę tutaj majstersztykową właśnie czasu, tylko tak naprawdę o zarządzanie swoją energią i tak naprawdę nawet czterema swoimi energiami. Ojejciu, czyli co? Jak to czterema?
mamy, jakie my mamy cztery energie? Mamy fizyczną energię, mamy energię emocjonalną, mentalną i duchową. I o wszystkie tak naprawdę potrzebujemy zadbać. Ja sprawdziłam właśnie na sobie, czy to rzeczywiście działa. I tak, i potwierdzam, jestem właśnie tego chodzącym przykładem, że od momentu, kiedy skupimy się na użytkowaniu i regenerowaniu własnej energii, bo tutaj nie chodzi o to, żeby ją tylko kumulować i zbierać i absolutnie nie wydatkować, bo naturalnie do tego jesteśmy stworzeni jako ludzie, żeby zużywać energię i też ją odnawiać, i to jest taki naturalny cykl. Natomiast my mamy właśnie, o tym zupełnie zapominamy w pośpiechu, bo w pracy dajemy z siebie 100%, potem w domu dajemy z siebie 100%, potem jeszcze wieczorem dom czeka oczywiście też na nasze działanie i jest godzina 23, kiedy wszędzie dawałyśmy w sumie to razem 300% i padamy po prostu na twarz i mamy przekonanie, no nie da się, po prostu nie da się tak funkcjonować. Więc pierwsza rzecz, gdzie musimy się przyjrzeć, to jest według mnie energia fizyczna, bo ona jest podstawową tutaj, podstawowym komponentem i, no i nie będziemy tutaj o duchowości sobie rozmawiać, kiedy jesteśmy niewyspane, w ogóle głodne i nie wiemy, co się dzieje wokół nas, bo najchętniej to byśmy się po prostu położyły, tak? I to jest najważniejsze, żeby się po prostu wyspać. Oj tak, dokładnie. Mamy tak. Więc szczególnie jak mamy małe dzieci i musimy o tej 6 czy 7 rano wstać, żeby w pracy być na pełnych obrotach, to sen jest niezbędny i kluczowy. No i na energię fizyczną składają się właśnie takie trzy komponenty. Sen, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. No tutaj też mnie się wydawało, też myślę, że tutaj wielu naszym słuchaczkom się też to będzie wydawać, to jest niemożliwe, żeby zadbać o swój sen, mieć jeszcze czas na aktywność fizyczną, jeszcze zdrowo jeść. I jak mamy takie przekonanie, to też każdy ma rację. Oczywiście, że to jest niemożliwe, kiedy nam się to wydaje niemożliwe. I przerobiłam też to właśnie w swojej własnej głowie, co gdyby to było możliwe? Gdybym po prostu uznała to za priorytet, o to, żeby zadbać o swoją energię fizyczną, nie tylko dla siebie, tak tutaj powiem, no egoistycznie będę teraz wychodzić na jakieś treningi do maratonu od razu, bo nam się wydaje też, często się z tym spotykam, że albo zero, albo 100, w sensie musimy albo naprawdę w ogóle nic nie robimy, albo jak już robić, to na maksa, tak, i znikamy na 3 godziny treningu. Właśnie cały czas tutaj chodzi o to, żeby znaleźć taki idealny środek na to, co teraz jest możliwe. Kiedy mamy, nie wiem, 4 dzieci, tak, wszystkie w bardzo właśnie małym wieku, w sensie w niskim wieku i jeszcze mnóstwo różnych zobowiązań, to oczywiście, że nie dodamy sobie jeszcze kolejnego zobowiązania i kolejnego jeszcze tutaj obowiązku i wyrzutów sumienia, bo czegoś nie zrobiłyśmy na przykład, bo nie wyszłyśmy na tą aktywność fizyczną. Więc tutaj trzeba wyważyć, co jest właśnie możliwe na tym etapie mojego życia. I ja na tamtym etapie, kiedy właśnie tak rozważałam, bo bardzo mi się joga marzyła, to tak powiem szczerze. I oczywiście to było dla mnie nierealne, żeby 2 razy w tygodniu właśnie na mieście regularnie bywać w jakimś studiu jogi i tam się, prawda, totalnie odstresowywać, myśląc z tyłu głowy, czy tam może zdążę wszystko. Zbierać energię. Więc wiedziałam, że to się po prostu nie sprawdzi. Poza tym też są różne epizody, tutaj choroby dzieci, czy cokolwiek innego wypadnie, więc ta regularność rzeczywiście nie wchodziła w grę. Natomiast teraz są fantastyczne aplikacje i skorzystałam właśnie z takiej na telefonie, kiedy tylko miałam chwilę, czasem 5 minut, czasem 15, czasem 20, cokolwiek. To jest najważniejsze, żeby po prostu zacząć i spróbować, ale jak już te 5 minut wykorzystujemy, to naprawdę tylko i wyłącznie dla siebie. To zawsze chodzi o to, żeby zanurzyć się w tym momencie. I rzeczywiście bez wrzutu sumienia, bez jakiejś takiej, prawda, tutaj w naszej głowie, jakie mamy dialogi różne, co powinnyśmy, czego nie powinnyśmy, kto na nas czeka, co zaniedbujemy i tak dalej. Także wtedy zanurzamy się naprawdę w tych 5 minutach, czy w 10, czy 15. I akurat wtedy na przykład jogę sobie robiłam. Czasem przyznam, 23 była również. Natomiast na szczęście to nie są takie bardzo pobudzające też aktywności. Ale z czasem, kiedy też już otoczenie na to pozwalało, bo dzieci rosną na szczęście, są coraz bardziej samodzielne, to jest na szczęście fakt. Już takie wychodzenie właśnie na aktywność fizyczną 30 minut dziennie jest idealnie, ale te kilka razy w tygodniu, na początku niech to będzie 1 raz, niech to będą 2 razy. Ale wtedy naprawdę mamy świadomość, teraz te 30 minut jest tylko i wyłącznie dla mnie, dokładnie. I ja korzystam maksymalnie z tego. I naprawdę dzieją się, w cudzysłowie, cuda, bo po prostu nasz organizm, czy właśnie nasze ciała są do tego stworzone, żeby się ruszać, żeby się zdrowo odżywiać i żeby się wysypiać. Także tutaj nie ma cudów, w sensie nie wymyślimy nic nowego, żadne kawy i różne dziwne inne używki albo środki nie pomogą nam tak dobrze, jak naturalne
po prostu te elementy, które zawsze nam towarzyszyły, które nasza cywilizacja po prostu w tym momencie no, nam odbiera. No dobrze, mówisz o wysypianiu się. No ja sobie wyobrażam mamę, zresztą u ciebie są maluchy, tak? Ja sobie wyobrażam taką mamę, która ma ząbkujące dzieci, która musi rano iść do pracy i okej, jeszcze te 5 minut jogi może jest w stanie gdzieś tam cisnąć pomiędzy jednym a drugim tam jakimś załatwianiem rzeczy nawet domowych wieczorem, jak już położy dzieci, ale co ze snem? Przecież nie może się wyspać na zapas, tak? Jak już tak, nawet kiedyś tak, ma możliwość. To jak to zrobić, żeby ten sen, przecież to jest fizjologiczna potrzeba, na którą, jak rodzic, jak mama, no bo mówimy głównie o mamach, ale no prawda jest też taka, że to dotyczy również tatusiów, tak? Bo to jest kwestia po prostu bycia rodzicem, czasami samotnym rodzicem, co też jest bardzo trudne i wtedy jakby nie ma też możliwości sobie pozwolić na to, żeby na przykład gdzieś wyjść na zewnątrz, tak? Jak się ma małe dziecko w domu. Jak to zrobić z tym snem? Zdradź nam tajemnicę, o co chodzi z tym snem, żeby to faktycznie, tak jak mówisz, że tobie się to udało, to co zrobiłaś? Tak, co konkretnie zrobiłam? Tutaj przeczytałam mnóstwo książek i wysłuchałam mnóstwo wykładów, które też podsumowałam w moim e-booku, także tutaj w te kilka minut na pewno nie zdążę pokryć wszystkich tematów, natomiast tam się rozpisałam, więc zapraszam, jeśli ktoś będzie zainteresowany, jak najbardziej skorzystać. Natomiast przede wszystkim, co potrzebujemy sobie tak przeformułować w głowie, to nie postrzeganie snu w godzinach, bo nam też się wydaje, i też miałam to właśnie, że... 8 godzin. Tak, że wszyscy po prostu muszą spać 8 godzin od linijeczki i to trochę jest tak, jakby porównać, że wszyscy powinni chodzić w butach numer 67, bo to tak średnio mniej więcej wszyscy przecież mają takie stopy. Mamy totalnie indywidualne potrzeby i oczywiście średnia gdzieś tam jest dla ludzi 8 godzin, natomiast warto sprawdzić dla siebie i pomyśleć w cyklach. My śpimy średnio w 90-minutowych cyklach i bardzo frustrujące jest spojrzenie dobowe na sen, kiedy właśnie po takiej nieprzespanej nocy, czy bardzo źle przespanej właśnie, kiedy mam świadomość, Boże, ja tak naprawdę przespałam 2 czy 3 godziny i jestem po prostu totalnie, totalnie dętka i nic z tego dnia nie będzie i dać sobie też wtedy przyzwolenie. Okej, wtedy gór nie przeniosę, akurat tego dnia nie przeniosę, akurat może w tym miesiącu nie przeniosę, ale na szczęście te zęby kiedyś wyjdą i ta perspektywa, żeby tej frustracji po prostu sobie nie dokładać, warto tą perspektywę sobie zmieniać, że przyjdzie ten dzień, kiedy jeszcze, czy ta noc właśnie, kiedy się wyśpię bez żadnych przeszkód. Ona przy pierwszym dziecku zapominałam o tej perspektywie, myślałam, że ja już nigdy w życiu się nie wyśpię i po prostu już tak zawsze będzie i będę wiecznie tak strasznie wyczerpana. Natomiast kiedy popatrzymy w perspektywie tygodnia na sen, wtedy trochę schodzi nam to ciśnienie z konkretnej jednej nocy, kiedy właśnie bardzo, bardzo mało nam się udało tego snu zaznać. Więc na przestrzeni całego tygodnia średnia jest 35 cykli. I to nam wychodzi rzeczywiście około 5 cykli na daną noc. I to tak się by skumulowało do 7,5 godzin rzeczywiście. 5 cykli po 1,5 godziny. Dokładnie. Tak, 5 cykli po 1,5 godziny. I jeżeli widzimy, że przespaliśmy jeden cykl, dwa, w zależności od tego, ile rzeczywiście się udało, to szukamy tych okien snu tak zwanych, czyli rzeczywiście nie piłujemy się gdzieś tam wieczorami, nie dokładamy sobie zobowiązań, nie wiem, czy rodzinnych, czy też z kręgu znajomych, czy tam, nie wiem, mycia okien, tak, czy różnych dziwnych przesłanek, które sobie też same narzucamy tak naprawdę do jakiegoś, no nie wiem, właśnie kulturowych, czy oczekiwań, czy naszych własnych gdzieś tam ideałów, tylko jeżeli priorytetem rzeczywiście będzie dla nas wtedy ta energia fizyczna i nasz sen, to autentycznie wykorzystujemy wtedy każdą nadarzającą się okazję, żeby ten sen nadrobić. Bo tak jak mówisz, nie wyśpimy się na zapas, to jest nierealne, natomiast rzeczywiście, kiedy dobowo popatrzymy, a właściwie bardziej tygodniowo na te cykle, to wtedy wiemy, ok, mam 15 cykli, jestem już prawie pod koniec tygodnia, więc to na pewno dobrze by było, żebym się troszeczkę do tych cykli sobie dołożyła więcej. Więc wtedy w weekend pierwsze co robimy, kiedy dzieci mają drzemki, i śpimy razem z nimi, po prostu wtedy autentycznie dzieci też więcej śpią i spokojniej, kiedy jesteśmy przy nich i nie biegniemy do jakichś swoich właśnie zadań na to-do liście 17, prawda, jeszcze następnych rzeczy do zrobienia, tylko bierzemy to, co jest. Jeżeli taka jest rzeczywiście po prostu sytuacja, to dopasowujemy się do niej też elastycznie z tym priorytetem właśnie i ta energia wtedy naprawdę jest zupełnie na innym poziomie.
czyli zbieramy ją przez cały tydzień, dodając sobie po półtorej godziny i sprawdzając, ile w tym wszystkim wychodzi nam tych cykli. Tak, tak. Czyli jeżeli na przykład poszliśmy spać o 23, jak dobrze poszło, i na przykład obudziliśmy się po 2 godzinach, to liczymy, że mamy półtora cykla, czy półtorej godziny przespane i ta pół godziny już nie liczymy jako nowy cykl, zeruje się i musimy poczekać kolejny, żeby przespać całe półtorej godziny. Tak, tak, czyli mamy jeden tak naprawdę pełny, no i potem właśnie staramy się zasnąć na spokojnie, ale kolejny nowy cykl nam się będzie otwierał, czyli ten po prostu już no niestety jest zmarnowany, jeżeli nam w środku się... Czyli jeśli w poniedziałek spaliśmy 4 cykle, to na przykład próbujemy 5 cykli przespać we wtorek, ale na przykład jak nam się znowu wypadły kolejne, że wypadło nam poniedziałek 4, we wtorek 3, to w środę wtedy ciśniemy jak najwięcej, żeby dopełnić te kolejne. Tak, wchodzimy się jeszcze wcześniej, staramy się jak najpóźniej wstać wtedy po prostu. Ale to logistycznie brzmi bardzo, tak myślę sobie jako mama, perspektywistycznie, w takim sensie, że faktycznie można, tutaj już jest większe pole manewru. Tak, tak. Niż nawet ta 8-godzinna nieprzespana. Dokładnie. I wtedy już mamy takie wrażenie, że cała noc jest, że tak powiem, do wyrzucenia, tak? Nawet mamy takie trackery snu. Ja sobie wtedy z nich skorzystałam, kiedy... Co to takiego? Tracker snu. No właśnie, to taka bardzo prosta rzecz w Excelu. Możemy sobie wypisać właśnie, ile tych cykli przespaliśmy. W poniedziałek, we wtorek, żeby tak gdzieś koło piątku mieć, nie tak, że co mi się wydaje, że przespałam, tylko mamy wtedy w Excelu, czy na karteczce, w jakimkolwiek formacie to chcemy sobie zrobić. Akurat lubię w Excelu, bo tam się liczy automatycznie. Wtedy wiem, gdzie stoję mniej więcej, tak? I też czujemy oczywiście na początku, ale fajnie jest to sobie tak wypróbować po prostu. I tak zawsze, eksperyment. Podejść do tego na luzie i nie, dokładnie, nie piłować się, że 35 cykli musi być. Tak naprawdę będziemy się coraz gorzej czuć poniżej 30, a poniżej 28 to rzeczywiście będziemy to bardzo mocno odczuwać, że sen tutaj u nas nie domaga i to jest taki, moim zdaniem, kluczowy czynnik, nawet czy dieta, czy ten sport, przynajmniej na moim organizmie to sprawdziłam, były mniej kluczowe niż sen. Sen jest po prostu, no działa cuda. To jak się tak regenerujemy, wtedy cały nasz organizm, mózg i też z jaką energią wtedy wstajemy i co my możemy dać naszym dzieciom, bo to chodzi tak naprawdę, dać im cierpliwość, miłość, wyrozumiałość, to się nie weźmie znikąd, to nie będzie tak po prostu, to jest cały ten kompleksowy po prostu, no całość, tak, z naszych emocji, z naszego umysłu, to wszystko wypływa i akurat no, dzieci nie da się oszukać, tak, że tutaj będziemy teoretycznie poprawnie przez dzień przechodzić, natomiast dzieci oczywiście będą wyczuwać, że to nas strasznie dużo kosztuje, że my tutaj no, jedziemy już na resztkach paliwa. Czyli to jest potwierdzenie tej tezy, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. Tak, tak, to jest właśnie moja największa wizja i największa misja właśnie przy tworzeniu Holy Mamy i dla mnie samej, oczywiście dla moich dzieci i dla mnie jako mamy. Przekonana jestem całkowicie, że właśnie szczęśliwa mama, spełniona mama, która umie o siebie zadbać, która buduje zdrowe relacje, która się realizuje w zawodzie czy w swoich pasjach, jest przykładem dla dzieci. Żadne słowa, żadne jakieś opowieści tego tak nie potwierdzą i nie pokażą dziecku właśnie, jak to, co ono widzi na co dzień. Jak mama reaguje, jak właśnie się zachowuje, tak? To jest najważniejsze tak naprawdę, bo dzieci zawsze wezmą każdą niespójność, wychwycą każdą gdzieś tam nieścisłość, a tutaj cały czas obserwują oczywiście i właśnie wtedy będą budować to dla siebie i dla mnie to jest taka właśnie wizja, że z tych szczęśliwych dzieci wyrosną szczęśliwi dorośli. No takich potrzebuje nasz świat. No właśnie, to jeżeli jesteśmy już przy Holy Mamie, to powiedz, skąd się w ogóle wzięła idea Holy Mamy? Co znaczy słowo Holy Mama? Czy to znaczy święta mama? Czy to znaczy całościowa mama? O co chodzi? Tak. I co za tą ideą dokładnie stoi? Skąd się wzięła, to no, pomysł to już ma kilka lat, ale tak naprawdę też z potrzeby się właśnie i serca, i ducha, i umysłu wziął, kiedy ja sama się borykałam z wieloma tak naprawdę i trudnościami, kiedy pojawiło się moje pierwsze dziecko. Byłam dosyć prężna, że tak powiem, w rozwoju zawodowym i tutaj się spełniałam i miałam swoje zespoły i rozwijałam się lidersko, więc to była dla mnie bardzo ważna część życia i jakaś tam część tożsamości też. No i oczywiście pojawienie się mojego synka, no to była totalna rewolucja i też wiedziałam, że to jest początek fantastycznej przygody, natomiast miałam poczucie, że jestem całkowicie nieprzygotowana, że to będzie wspinaczka na Mount Everest, a ja mam japonki na nogach. Okay. I po prostu wiedziałam, że potrzebuję tutaj porządnie naprawdę się wyekwipować, bo to będzie maraton z biegiem przez płotki, z
z podnoszeniem sztang jednocześnie i jeszcze różnymi tam pewnie właśnie niewyobrażalnymi nawet etapami. Więc z tym poczuciem potrzeby przygotowania się, rzeczywiście zgłębienia, kim to dziecko jest tak naprawdę, co w jego malutkiej główce siedzi, bo to, że całkowicie coś innego niż w naszej dorosłej, to wiedziałam, ale co i jak z tym sobie poradzić, oprócz tego też, co się dzieje w ogóle w głowie młodej mamy, tak, z hormonami, z tymi wszystkimi zmianami w ciele, to było też przytłaczające. I to, co zauważyłam też, mimo naprawdę też oczywiście wspaniałego wsparcia mojej rodziny, to jak patrzę wstecz, to widzę, że mamy w ogóle mają mało tego wsparcia. Nawet, choć nie wiem, jak kochające te rodziny je otaczały, to nie żyjemy już w tych takich wioskach, tak jak kiedyś, prawda, w plemionach, że tam rzeczywiście te kobiety z babkami, z ciotkami, z siostrami, kuzynkami, wszystkie... Cała wioska. Dokładnie, cała wioska i tak jest też powiedzenie właśnie afrykańskie. Do wychowania jedynego dziecka potrzebna jest cała wioska. Nam się wydaje, no teraz, że w tej wiosce globalnej jesteśmy, ale to jest wszystko online, tak? To jest tak naprawdę dosyć powierzchowne i tego bardzo brakuje, takich ciepłych, mocnych relacji, więzi, kiedy właśnie pojawia się nowe życie, nowy człowiek, tak? I my jesteśmy w tych czterech ścianach, na urlopie macierzyńskim, urlopie w cudzysłowie, i potrzebujemy takiego kręgu właśnie i wsparcia, i kobiet, i to, co ty tworzysz właśnie między mamami, to jest fantastyczne. Jak ja to zobaczyłam właśnie w internecie, owszem, ale od razu przeniosłyśmy to na tą strefę realną, tak, że rzeczywiście poznałyśmy się w tym świecie realnym, że tam można się spotkać, tam można być razem, podzielić się tymi bolączkami i po prostu wspierać się nawzajem, nawet jeżeli nie mamy od razu gotowych odpowiedzi, to mamy to wsparcie i to, że ktoś to rozumie, bo przechodzi właśnie przez dokładnie to samo. Mąż wraca po pracy, tak, jest zmęczony. Mama jest gdzieś tam 300 kilometrów, własna mama, tak? 300 kilometrów dalej i też w swojej pracy ewentualnie, jeżeli jeszcze nie jest na emeryturze. Mamy gdzieś i czy teściowe, siostry, szwagierki i tak dalej. Każda żyje swoim życiem. To jest oczywiste, tak? Można na godzinę wpaść, jakoś ad hocowo pomóc. Ale to, czego my tak naprawdę potrzebujemy, to takiego rzeczywiście bycia w tej wspólnocie razem kobiet, które dokładnie razem idą przez to, co się dzieje na co dzień, tak? Przez te wyzwania i nie tylko przez 5 czy 10 minut możemy tak na szybko to tam u ciebie powiedzieć, tylko rzeczywiście jesteśmy w środku tego. I pomyślałam, że taka przestrzeń to jest właśnie bardzo potrzebne teraz. I tak się ta idea Holy Mamy właśnie zrodziła. Z tej potrzeby, którą ja sama miałam i pomyślałam, że nie wszystkie mamy muszą właśnie przechodzić przez takie trudności same. Jeżeli ja już tą wiedzę zdobyłam, poznałam się na mózgu dziecka, bo uwielbiam tutaj właśnie neurobiologię i zgłębiam bardzo, bardzo intensywnie i rozwój właśnie tego małego mózgu i zrozumienie, co tam się tak naprawdę dzieje, ułatwia niesamowicie macierzyństwo, poradzenie sobie też sama ze sobą, ze własnymi, to wszystko jest oczywiście procesy nasze w mózgu, tak? Zrozumienie własnego zachowania, własnych jakichś reakcji, własnego stresu, prawda? Na bodźce jakiejś odporności, a czasem właśnie dlaczego raz tak reaguje, innym razem tak. To pomyślałam, podzielę się tym. Jak ja już przez to przeszłam i widzę, że to działa, bo to jest najważniejsze, że teoria teorią, potem wdrożona w praktyce, na mnie to zadziałało w ten sposób. Troszeczkę sobie tutaj poeksperymentowałam w tą stronę, zadziałało, w tą stronę nie zadziałało, więc też już mam jakąś z tego naukę i doświadczenie. I pomyślałam, że no tak trochę szkoda, żeby to w czterech ścianach zostało i tylko dla moich dzieciaków. Pomyślałam, to jest tak fajna, cenna też wiedza, pełna wskazówek i pełna takiego życiowego doświadczenia, żeby skorzystały z tego jak największe rzesze właśnie tutaj i młodych mam, i te już nasze dzieci rosną coraz bardziej, więc i my się rozwijamy, więc też z wiekiem coraz dalej. Więc Holy Mama oznacza holistycznie, bo tego mi też brakowało, że mamy w internecie mnóstwo poradników, jaki wózek wybrać, prawda, jakie nosidełko, jakie, nie wiem, pierwsze buciki i tego typu takie logistyczne wyprawki rzeczy. Dokładnie. Potem mamy mnóstwo stricte tylko i wyłącznie bardzo jakichś rozwojowych, tak, co powinno dziecko w wieku 6 miesięcy, jak tutaj stymulować rozwój, jak bardzo takie w tym kierunku idące. A potem pomyślałam, kurczę, ta mama, ta kobieta też jest, no nie tylko mamą w danym momencie. Będzie prędzej czy później może myślała o powrocie do pracy. Wtedy też nie jest tylko i wyłącznie pracownikiem. Jest też już tą mamą w pracy, ale w domu też jest jednak kobietą, która chce się zrealizować, czy ma swoje pasje. Nie tylko i wyłącznie mamą jest przez ten czas. I żoną na przykład, tak. Albo zajęta domem. Więc pomyślałam, że my jesteśmy, no, na wielu płaszczyznach operujemy i żeby zaadresować wszystkie te płaszczyzny naraz, pomyślałam, no to jest takie dosyć, no niełatwe zadanie, tak? Bo my się też lubimy gdzieś tam
z daną tożsamością jak najbardziej tak zespolić, ale pomyślałam, że właśnie holistycznie, czyli z każdym możliwym aspektem, na którym ja się znam, poruszyć tutaj te tematy, czyli właśnie jak zadziałać w domu, żeby wszystko z dziećmi fajnie funkcjonowało, jak tutaj budować z nimi relacje, bo tak naprawdę ja uważam, że nie wychowujemy dzieci tutaj w tym projekcie wychowanie. Myślę, że to jest projekt relacja też tak naprawdę. My budujemy z naszymi dziećmi relacje i to też mówił Jul, tutaj mój największy autorytet i z bólem serca, bo ja zawsze jak o nim myślę i teraz jak niedawno odszedł, to jakoś zawsze mi się tak łezka kręci wokół, że szkoda, że tak wcześnie, ale pozostawił tak wspaniałe i książki, i wskazówki, że będziemy z tego korzystać jeszcze latami. I właśnie tak on powiedział, że to jest całkowicie kompetentna istota, z którą my żyjemy pod jednym dachem i żeby to uszanować i tutaj wokół tego właśnie całe też moje to podejście i z Holi Mamą, co jak najbardziej w spójności z tą ideą Jespera Jula się zgadza, tak? Więc to holistycznie cały czas podkreślam, żeby wszystkie te tematy, którymi kobieta żyje, która jest i mamą, i pracuje, i jest żoną. Łączyć w całość. Dokładnie, łączyć w całość. No, my jesteśmy całością, prawda, dokładnie. Jako rodzice, no, oczywiście. Jako mamy. A co cię motywuje na co dzień, powiedz? Co mnie motywuje na co dzień? No bo jesteś taką właśnie holistyczną mamą. Tak, tak. Chodzącym przykładem holistycznej mamy, która próbuje i myślę, że całkiem nieźle ci wychodzi, tak jak obserwuję to, co robisz i oglądam twoje live'y i jakby czytam też różne artykuły, które cały czas gdzieś powstają i cały czas się rozwijasz, a przecież masz w domu naprawdę tutaj nie nastolatków, nie dzieci, które nie wymagają z ciebie już aż tak dużo jakby czasu takiego technicznego, tak, logistycznego, tak, prawda? To już jest taki, to jest jeszcze taki etap, kiedy praktycznie non-stop musisz im poświęcać swoją uwagę i masz tylko jakieś tam momenty na to, żeby zająć się zawodowo. To co cię motywuje do tego, żeby dalej się rozwijać, żeby to się dzielić, żeby się w tym spełniać, żeby to rozbudowywać? No właśnie tak jak mówisz, tutaj fajne też poruszasz i we mnie te strony i od razu czuję, jak rezonują, że to jest ten przykład, więc jeżeli ja tak tutaj teoretyzuję i też mówię, że to praktycznie działa i dzielę się tym z innymi, to też ta myśl mi cały czas świta, no to właśnie to przede wszystkim na mnie musi działać i ja też tym żyję i rzeczywiście to mnie motywuje też najbardziej, że chcę być tym przykładem też i dla innych mam z jednej strony, z drugiej czerpać jak najbardziej też oczywiście z wielu źródeł i też od innych mam. I ta, no tak zabrzmi się górnolotnie może, ale ta wizja naprawdę właśnie szczęśliwych dzieci, bo myślę, że dla każdej mamy to jest najważniejsze, żeby jej dzieci były właśnie szczęśliwe, radosne, zdrowe oczywiście, i rozwijały się w pełni i znajdowały w sobie te talenty i ten potencjał, żeby obserwować, jak się właśnie rozwijają. To jest największa radość. Ja tego chcę dla moich dzieci i pomyślałam, że dla jak największej rzeszy dzieci. Jak do nich dotrzeć, pomyślałam sobie, no poprzez mamy najlepiej, więc to jest dla mnie największa motywacja, żeby do mam dotrzeć z tymi pomysłami, z tą wiedzą, z tymi doświadczeniami, żeby one popróbowały właśnie na swoich dzieciach, właśnie z self-regiem na przykład, który jest fantastyczną też metodą samoregulacji, jak możemy pomagać naszym dzieciom radzić sobie ze stresem, żeby nie interpretować też zachowania dzieci jako złe, niegrzeczne zachowanie, prawda, tutaj też Jul mówił i też pozytywna dyscyplina też oczywiście o tym mówi, tak, że nie ma, że dziecko, które się dobrze czuje, zachowuje się dobrze, że dzieci, które no, mają, wykazują to, w cudzysłowie, to złe zachowanie, za tym stoi jakaś potrzeba i jak tutaj znaleźć tą potrzebę, tak, więc tutaj te wszystkie rzeczy trzeba poznać, tego, z tym się nie rodzimy, nikt nas nie uczy być rodzicem, nie ma po prostu warsztatu. Instrukcji obsługi. Tak, w liceum, czy na studiach, jakby tutaj obowiązkowych do zaliczenia, instrukcja obsługi z jednej strony, taka obsługa jest prosta moim zdaniem. Wydaje mi się, że my w naszej rzeczywistości za dużo się skupiamy na obsłudze dzieci, na obsługiwaniu takim właśnie żywieniowo, odbiorczo, podawczym do różnych instytucji i tak naprawdę takim trochę żonglowaniem tutaj do tego czasu spania, tak? I nam to umyka, a potem mijają lata i stwierdzamy, o, rzeczywiście, jak to minęło, kiedy to minęło i mamy poczucie, że nie do końca wykorzystaliśmy ten czas. Właśnie dlaczego? Bo nie mamy tej relacji. Tak jak Jul mówił, to naprawdę do 12 roku życia, ja tam mam zawsze z tyłu głowy po prostu taki tykający zegar, do 12 roku życia tak naprawdę budujemy tą relację z dzieckiem, a potem już odcinamy kupony w cudzysłowie, potem już zbieramy plony. A co nam się wydaje, albo większości rodziców z czym się borykają, kiedy dziecko wchodzi w wiek nastoletni,
wtedy dopiero chcieliby wychować, tak? Bo wtedy nagle dziecko się odzywa nie tak, jak powinno, jak nam się wydaje, prawda? Zachowuje się karygodnie na przykład, albo nieakceptowanie. Zaczynają się problemy. Teraz chodzimy jakby z naszymi pomysłami wychowawczymi, a wtedy już jest za późno tak naprawdę. Wtedy już wszystkie szufladki, które nam się otwierają, to są, pokazują nam to, co my powkładaliśmy przez te pierwszych 12 lat. Więc nam się wydaje, że ojej, wychowanie, czy właśnie budowanie relacji z dziećmi to jest na całe życie w cudzysłowie udręka, tak? Bo też się z takimi przekonaniami spotykam, że no byleby już poszło do, byleby odpilchować, tak? Byleby zaczęło chodzić, byleby już gadać zaczęło, byleby do przedszkola, byleby do szkoły. Cały czas to byleby jakieś odsuwanie w czasie, tak? I pomyślałam, ja tak na pewno nie chcę żyć. Ja chcę naprawdę mieć frajdę z tego macierzyństwa i kiedy już ten czas minie, bo prędzej czy później właśnie na pewno minie i dziecko będzie miało swoje sprawy, swoje zupełnie, tak? Obszary i swój świat, żeby mieć to poczucie, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy i naprawdę mamy super relacje i siąść z takim zadowoleniem, że naprawdę zrobiłam dla siebie też fajną robotę, może tak brzmi trochę właśnie zawodowo, ale takie poczucie dumy też samej siebie z tego z własnego macierzyństwa, które potem też będzie trwało, bo my dłużej mamy dzieci, nie dzieci, w tym sensie mamy dłużej dorosłe dzieci z perspektywy życia, jak się przyjrzeć, niż te właśnie takie w tym wieku do obsługiwania w cudzysłowie, tak? I to jest ta perspektywa, którą warto też mieć z tyłu głowy. Teraz mi się przypomniało, jak mówisz, gdzieś na jakimś portalu wyczytałam, że tak na dobrą sprawę, jak się zastanowimy, to mamy tylko 18 wspólnych wakacji z naszymi dziećmi, jak dobrze pójdzie 18. No. Bo prawda jest taka, że mało który 18-latek będzie chciał wyjeżdżać ze swoimi rodzicami na wakacje. No właśnie, nawet mniej niż... Więc kiedy myślimy z tej perspektywy o tym, że o Jezu, wakacje, znowu te dyżury, te przedszkola, to żłobek, a to wszystko trzeba jakoś zorganizować, tak pomyślimy sobie o tym, że właśnie odcinamy te kupony i tych wakacji wspólnych, takich, kiedy to dziecko faktycznie jeszcze będzie chciało i będzie czuło się z nami okej. Okay. I to będą dla nas no, fajne wakacje, tak? Nie z fochami, nie z czymś tam, nie już takim jakby... taką potrzebą też oddzielania się tego dziecka, bo to jest jakby też taki element rozwojowy i tego nie unikniemy. Okay. Natomiast dopóki on nie następuje, to faktycznie my mamy jakby tą szansę na to, żeby te wspólne wakacje z tymi dziećmi naszymi spędzać. Więc myślę, że to warto a propos tego czasu, jaki teraz jest, też korzystać z tego, dopóki jest. I się nacieszyć. I to jest właśnie klucz, tak jak mówisz, że jak już są wakacje, to jesteśmy zanurzeni w tych wakacjach i rzeczywiście korzystamy z tego czasu. Jak jesteśmy w pracy, to pracujemy efektywnie i nie myślimy wtedy właśnie o przeróżnych 20 tysiącach jeszcze rzeczy, które musimy załatwić. Więc to bardzo często jest kwestia tego, jak właśnie też wracając do tej energii, jak tutaj rzeczywiście te wszystkie piłeczki utrzymywać w górze. To jest naprawdę być w tym momencie, w którym teraz akurat jesteśmy i zanurzyć się maksymalnie, tak? Więc kiedy jesteśmy z dziećmi przez te kilka godzin w ciągu dnia po przedszkolu, czy po żłobku, czy po szkole, to rzeczywiście nie myśleć ani o gotowaniu, ani o jeszcze zakupach następnego dnia i różnych planach, i o mailu, o pracy, przy różnych jeszcze naszych zobowiązaniach, tylko przez te 2 godziny naprawdę być z tym dzieckiem i ono to wyczuje od razu. Patrząc na nas, naszymi interakcjami, jak my się angażujemy w zabawę, czy też czy w lekcje, czy w czytanie, czy cokolwiek, czy w kompanię, jakąkolwiek czynność, którą właśnie razem wykonujemy. A jak pójdzie spać, to wtedy właśnie, bo tak jak mówisz, kiedy ja tam to piszę, kiedy to wszystko tworzę, to właśnie to jest mój sposób, że kiedy odbieram właśnie starszego synka z przedszkola, to wiem, że to jest czas dla nas. I wtedy autentycznie nie myślę właśnie ani o tych artykułach, ani o live, który będę miała tam za 2,5 godziny, i co tam jeszcze muszę zrobić, tylko jestem dokładnie w tym momencie dla niego. Natomiast potem, kiedy już rzeczywiście zbliża się live, to jeżeli jeszcze nie śpi, to ja się tutaj żegnam, dobranoc mówię i mój mąż oczywiście też wspiera i dokańczą, że tak powiem, tutaj te rytuały wieczorne na przykład. I wtedy, kiedy już robię live'a, to naprawdę robię live'a, tak? I rzeczywiście siedzę zaangażowana i dzielę się tym, co wiem, co jest tematem. Jak kończę live'a, siadam albo do artykułu, albo wtedy gotuję. Bardzo często ja lubię bardzo gotować właśnie w takich porach dziwnych, nocnych i te wszystkie zapachy się roznoszą wieczorami, bo wtedy mam właśnie spokój, mogę się skupić na tym. I w ten sposób każdy też znajdzie dla siebie dobry sposób, bo to jest tak naprawdę klucz. Ja mogę oczywiście dzielić się tym, co dla mnie działa,
i różnymi sposobami, które wiem, że mogą zadziałać, ale to jest fantastyczne dla każdej z mam z osobna tak naprawdę i to jest też w coachingu, co ja tak naprawdę robię właśnie z klientkami, to jest poszukiwanie dla konkretnej osoby jej odpowiedzi, bo te odpowiedzi ona już ma i swój sposób, swoją drogę, swoje macierzyństwo, swoją karierę i to, jak ją łączyć, to jest też indywidualne i to dlatego te wszystkie rady takie mogą czasem się wydawać no nierealne albo właśnie brzmią tak teoretycznie łatwo i wydają się proste do wdrożenia, ale komuś mogą po prostu nie zadziałać i to też jest okej. Okay. Ktoś może mieć zupełnie inny sposób. Żaden wybór nie jest lepszy ani gorszy. Mhm. Kiedyś pamiętam, na którymś z live'ów wspominałaś a propos multitaskingu, czyli tej wielozadaniowości, no bo wzdłuż, mama tak? musi być wielozadaniowa, przecież jak mama nie jest wielozadaniowa, to dom się rozpadnie, dzieci będą nieogarnięte i w ogóle to się nie da tak, to zresztą sama mówisz o tych energiach i o tym wszystkim, no to jeśli się nie jest wielozadaniowym, to chyba nie jest w ogóle wykonalne, żeby to wszystko jakoś działało, no bo to trzeba robić równolegle różne rzeczy, żeby to wszystko połatać, połączyć, zdążyć. Wiesz co, znaczy wielozadaniowość nie istnieje moim zdaniem. Ja to absolutnie tutaj nie namawiam do tego. Znaczy wielozadaniowość, jeżeli pracujemy i słuchamy podcastu, to tak. Taka wielozadaniowość może być. Albo leżenie w wannie i czytanie książki, prawda? To jest jej kąpiel i dla umysłu, i dla ciała, i dla ducha. Natomiast realnie na przykład przeskakiwanie między różnymi czynnościami. Tutaj wielozadaniowość nam się kojarzy tutaj troszeczkę z gotowania, tutaj zajmuję się dzieckiem, tutaj trzecią nogą jeszcze coś, prawda? Kołyszę wózek, w głowie jeszcze mam już kolejne procesy, to jest właśnie totalne zużytkowanie energii nieefektywne, bo ani nie jest dobrze gotowane, ani dziecko nie jest rzeczywiście, nie ma poczucia, że my jesteśmy z nim razem z tym, co się dla niego właśnie dzieje w zabawie, ani też, czy z pracy coś myślimy, absolutnie to jest po prostu nieefektywne. Więc kiedy ja jestem takim tutaj zachęcam też bardzo mocno do tego, żeby naprawdę właśnie być w tym momencie, w którym jesteśmy i skupić się dokładnie tylko i wyłącznie na tym, co robimy. Więc w pracy naprawdę robimy to, co mamy do zrobienia, najważniejszą rzecz, skupiamy się maksymalnie na tym i tutaj energia mentalna tak, wchodzi nam bardzo mocno. Więcej niż 90 minut nie jesteśmy w stanie się skupić. Przerywamy sobie, robimy wtedy oddechy, czy idziemy właśnie się napić i potem znowu siadamy do jakiegoś zadania. Kiedy jesteśmy w domu, nie myślimy o pracy, to jest bardzo trudne, to nie jest takie oczywiste. Ja to z tym długo się borykałam, że wyszłam z pracy, ale praca ze mnie jeszcze nie. No bo przerywamy w połowie zdania. Ja autentycznie takie miałam sytuację, że tak jak z tobą teraz rozmawiam, na przykład popatrzyłam na zegarek, koniec, prawda? Przerywam ci w połowie zdania i ja już biegnę do przedszkola, po prostu koniec i dokończymy jutro. I to jest właśnie mój priorytet. I gdybym nie była mamą na przykład, to bym tak jeszcze rozmawiała i rozmawiała, prawda, do oporu. A to jest fajne, że właśnie dzieci nas bardzo mocno mobilizują i tak dyscyplinują, żeby z czasem być naprawdę no majstersztykowo tutaj się organizować, tak? Więc oczywiście tutaj musimy mieć tą organizację rzeczywiście na wysokim poziomie, ale wielozadaniowość, przynajmniej w moim wydaniu, no nie funkcjonuje. I też tak nauka mówi, ona nie działa. Kiedyś była na pewno ten multitasking, tak? No to tak, był gloryfikowany jeszcze w latach 90., że to jest właśnie klucz do sukcesu w każdej dziedzinie, ale to już obalono. To jest mit. Okej. No to energia, bardzo cenne. Energia teraz jest, zarządzanie energią jest nie mitem, tylko faktem i rzeczywiście przynosi o wiele lepsze rezultaty i to skupienie się na tej czynności właśnie, którą właśnie w tym momencie wykonujesz, czyli jak z dzieckiem, to maksymalnie z dzieckiem. Mhm. Jak w gotowaniu, to maksymalnie w gotowaniu i cieszenie się też tym, bo to też często do mnie dociera i też ja z tym się borykałam, jak mnie różne rzeczy frustrowały, tak, tu jeszcze zmyć podłogę, tu jeszcze zmywarka do wyszukowania, tutaj jeszcze pranie i w ogóle tam to naprasowania. Natomiast kiedy to sobie przeramujemy w głowie, bo to jest jedna i ta sama czynność tak naprawdę cały czas, ale jak sobie przeformułujemy, że to może mi sprawić przyjemność, a gdyby to tak była ta forma mindfulness, to też teraz mamy takie trendy takiego właśnie oddychania, relaksowania się przy najróżniejszych czynnościach i ci guru od mindfulness tak naprawdę mówią, że jeżeli nie jesteś w stanie tego mindfulness praktykować podczas zmywania naczyń na przykład, to nigdy i w żadnym wypadku nie będziesz w stanie ani medytować, ani rzeczywiście zanurzyć się w tym momencie. No my akurat teraz nie zmywamy, mamy zmywarki na przykład, tak, więc jest na pewno trudniej. Ale ostatnio odkryłam, że kiedy pomyślę o tych pracach domowych jako formie zrelaksowania się, tak trochę z innej strony, prawda? Nie pomyślałam o tym przez tyle lat, że zmywanie podłóg mogłoby dla mnie być takim procesem też
odnowy właśnie mojej energii mentalnej na przykład, to rzeczywiście zaczęły się dziać o wiele fajniejsze rzeczy. I dom czystszy. I ty bardziej zrelaksowana. Dokładnie. A czynności te same. Tak. Ponieważ zbliżamy się już pomału do końca naszej audycji, chciałabym jeszcze zapytać cię, Sylwia, o jakie miałabyś rady dla mam wracających do pracy? Ewentualnie, czy na przykład mogłabyś podać jakieś przykłady książek dla rodziców, którzy za chwilę właśnie wejdą w ten etap i trzeba będzie tutaj przeorganizować się już jakby na nowo, w nowej rzeczywistości? No, powrót do pracy jest na pewno właśnie takim przełomowym momentem i warto z tego skorzystać, przygotować się. To jest według mnie jak do każdego, jak do każdej zmiany, bo to jest zmiana. To jest jedna z większych zmian po narodzinach dziecka, chyba druga, też taka dosyć mocno stresująca właśnie, jak to wszystko będzie. I mamy tutaj mnóstwo niewiadomych, bo właśnie nie wiemy, co nam ta przyszłość przyniesie, czy zostawiamy dziecko z nianią, czy będzie w żłobku, czy w przedszkolu, czy no tutaj mamy bardzo dużo zmiennych, tak, i no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć chorób, różnych innych przypadków. Zależy, tutaj my też zależymy od mnóstwa czynników, to nas też wprowadza w taki stan po prostu stresu. Mhm. I to jest też naturalne, że to jest ogromny po prostu taki bodziec stresujący dla nas. Więc tutaj to przygotowanie będzie takim elementem pomocnym w redukowaniu tego stresu, bo to jest po prostu kluczowe, żeby wszystkich możliwych, że tak powiem, dookoła, których mamy, czy to właśnie męża, partnera, siostr, braci i tak dalej z rodziny, zaangażować też w tą wielką zmianę i wiedzieć, na kogo możemy liczyć. Też czytałam o tym bardzo fajnie. W Stanach wypowiadały się takie profesorki właśnie, które wracały, miały trójkę dzieci, wracały też na uczelnię i one używają tutaj takiego sformułowanie, jak mocna jest twoja ławka rezerwowych, w cudzysłowie właśnie ławka rezerwowych, że masz po prostu oczywiście plan, taki plan A. Plan A to, że czy niania przychodzi, czy jak sobie tam wybierzemy i idzie dziecko do przedszkola, ale potem musimy mieć plan B, plan C, plan D i rzeczywiście jak najwięcej tych rozwiązań na okoliczności, które już dzisiaj przewidujemy, że mogą się no, po prostu naturalnie na naszej drodze pojawić. Jak będziemy je postrzegać jako przeszkody, jako takie jak to nazwać też utrudnienia, kiedy weźmiemy całkowitą odpowiedzialność za dziecko i za siebie, to będzie to przytłaczające na pewno. Natomiast na szczęście jest jeszcze ojciec dziecka na przykład, który też, jeżeli my się podzielimy tą odpowiedzialnością, o tym Juul też bardzo mocno pisał, mamy zagarniają tą odpowiedzialność i prędzej czy później czują się przytłoczone i nawet jak wracając do pracy, to mają w sobie głowie to prawda, priorytet i najważniejsze jest dziecko i oczywiście, że tak jest. Natomiast dla ojca też dobrze by było, żeby tą trochę odpowiedzialności też zdjął z barków mamy i wtedy ten powrót będzie o wiele lżejszy. Więc to przygotowanie i ustalenie właśnie co i kto, kiedy i jak może zrobić. Czyli już zawczasu sobie ustalamy. Jak ja wracam do pracy, to ja bym chciała, żeby tak i tak wyglądała nasza codzienność tutaj w domu, żebyś ty właśnie, mój drogi mężu, tym się zajmował. Ja wtedy przejmę na siebie takie obowiązki domowe, bo do tej pory wyglądało to zupełnie inaczej, tak? Zazwyczaj, myślę, że najprawdopodobniej w wielu domach to tak wygląda, że mama czy kobieta właśnie robi wszystko w domu, no bo jak już jest w domu, w sobie siedzi. Na wakacje, urlop ma. Urlop przecież. No to naturalnie ma ten czas, czy przy okazji właśnie tym wszystkim zarządzi w domu, co się dzieje. I to jest sytuacja dosyć wygodna, natomiast tutaj nie chcę też oczywiście generalizować. Są na pewno mężczyźni wspaniali, którzy udzielają się w domu. Teraz jest mnóstwo związków partnerskich i to fantastycznie działa. Natomiast warto sobie te zasady jeszcze ustalić na ten moment powrotu do pracy, żeby nie było rozczarowań, bo najgorsze są oczekiwania właśnie, które najczęściej też nie wypowiadamy tak jasno, bo my tak byśmy chciały, żeby to tak oczywiste przecież jest, że jak jest pranie, to trzeba je nastawić, tak na przykład, ale to oczywiste, że jak jest dyslew pełen, to trzeba do zmywarki włożyć. Dla nas dużo rzeczy jest oczywistych, dla mężczyzn niektóre rzeczy są mniej oczywiste, natomiast i to działa w dwie strony, w sensie dla nas inne rzeczy są nieoczywiste, które dla mężczyzn są, więc tutaj od wieków te, myślę, że podobne kwestie są przerabiane, więc po prostu jasna komunikacja. To jest też klucz w każdym związku, myślę, tak samo z dziećmi, samą sobą też, jakie my mamy wobec siebie oczekiwania, jakie mamy ambicje i że to też jest okej, danie sobie przyzwolenia albo też nawet na to, że okej, to okna nie będą umyte, tak? Na tą Wielkanoc akurat, bo dziecko się rozchorowało, albo właśnie ząbkuje, albo jest ten moment, żeby się wyspać, odespać i po prostu tak będzie. Zbieram godzinę snu i nie mogę. Dokładnie, bo to jest priorytet. Więc ta jasność też wobec siebie,
jakie ja mam priorytety, jakie ja mam wartości. Wtedy o wiele łatwiej będzie nam podejmować decyzje, które no, życie nam na pewno przyniesie tutaj wybory, tak, jakie musimy podjąć. No dobrze, Sylwio, bardzo tutaj ciekawe rzeczy nam mówiłaś i myślę sobie, że niejedna mama być może chciałaby skorzystać jakoś z twojej pomocy, z twoich rad, z twoich e-booków, live'ów, czegokolwiek. Tak. Jakbyś mogła słuchaczom powiedzieć, gdzie i jak można ciebie znaleźć? Bardzo chętnie. Bardzo zapraszam oczywiście serdecznie do tej mojej przestrzeni Holy Mamy. Bardzo łatwo mnie znaleźć. www.sylwiabujko.pl. Tam też jest strefa wiedzy, więc tam są właśnie artykuły, gdzie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na Facebooku Holistycznie dla Mam. Znajdziecie mnie też bardzo łatwo. Tam jeszcze jest grupa Milion Mądrych Mam, którą sobie też tworzymy. Tam już taka prawdziwa wioska się tworzy i tam właśnie te live'y prowadzę i można się całkowicie właśnie w bezpiecznej przestrzeni otworzyć, podzielić i skorzystać tam totalnie otwarcie z też wiedzy naszej nawzajem, tak, którą się tam dzielimy. Taka wioska mam. Dokładnie. Super, fantastycznie. Brzmi to bardzo ciekawie. Myślę, że teraz niejedna mama już będzie szukać, googlować i próbować znaleźć. Zapraszam, znaleźć Holy Mamę. Gorąco. My już się w takim razie z Państwem żegnamy. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem była Sylwia Bujko. Audycję prowadziła Anna Sienicka. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Projekt Wychowanie. Dziękuję. Yeah.